Cześć, dzieciaki! Psz, słyszycie to? Piękna melodia, prawda? Czy wiecie, kto tak pięknie śpiewa? Tak, to ptaki. Chcecie się o nich dowiedzieć czegoś więcej? Posłuchajcie. Ptaki to najliczniejsza grupa kręgowców lądowych. Są stałocieplne, dzięki czemu przystosowały się do życia w różnych środowiskach. Można je spotkać na całym świecie, od ciepłych krajów aż po zimną Antarktydę. Większość z nich potrafi latać, ponieważ mają lekki szkielet, skrzydła i ciało pokryte piórami. Mają też świetnie rozwinięty wzrok i słuch. Są jajorodne. Składają i wysiadują jaja, w których rozwijają się ich młode. Ptaki opiekują się swoim potomstwem po wykluciu. Pisklęta ptaków to zwykle gniazdowniki, które wykluwają się nieopierzone, ślepe i przez długi czas są bezradne i uzależnione od rodziców. Niektóre pisklęta. Są jednak zagniazdownikami. One po wykluciu są już pokryte piórami i mają otwarte oczy. Od razu mogą opuścić gniazdo i podążać za matką. Kształt dziobu ptaka zależy od rodzaju pokarmu, którym się on żywi oraz sposobu, w jaki go zdobywa. A co jedzą ptaki? To już zależy od gatunku. Są ptaki. Wszystkożerne, które żywią się różnymi rodzajami pokarmu. Niektóre ptaki jedzą tylko ziarno, a inne tylko owady. Ponad dwie trzecie ptaków to jednak drapieżniki, które polują na inne zwierzęta. Niektóre ptaki jedzą również ryby. Paczki i łabędzie odżywiają się, filtrując pokarm z wody. A na przykład gęsi. Skubią trawę i inne rośliny. Są też ptaki, które jedzą owoce, a nawet nektar kwiatów. Ptaki możemy spotkać na całym świecie w różnych miejscach. Na przykład w mieście w pobliżu bloków możesz natknąć się na takie ptaki: gołąb, wróbel, kruk. A gdy pojedziesz na wieś, możesz zobaczyć. Takie ptaki. Kura, pogód, indyk, gęś. Gdy wybierzesz się z rodzicami na spacer nad staw, możesz spotkać tam takie ptaki. Kaczka, łabędź, czapla. Gdy pójdziesz do lasu, wypatruj dzięcioła. A na łące możesz spotkać bociana. A gdybyś pojechał do dżungli, zobaczysz tam takie egzotyczne okazy: papuga, tukan, koliber. Ptaki żyją nawet na Antarktydzie. Spotkasz tam pingwiny, a nad morzem można zobaczyć takie ptaki: mewa, pelikan, rybitwa. A wiedzieliście, że na świecie żyją ptaki, które nie latają? Zwane są nielotami. Wyróżnić tu możemy takie osobniki. Kiwi, struś, emu. Chciałam wam powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej grupie ptaków. Są to duże drapieżniki, które polują na inne zwierzęta. Do tej grupy zaliczamy takie ptaki orzeł soku. A do drapieżników, które lubią polować nocą, zaliczamy sowy. O, tak, tak. My sowy mamy świetny wzrok i słuch. Na uwagę zasługują też ptaki padlinożerne, czyli te, które żywią się zwierzątami, które już nie żyją. Na przykład sę a najpiękniejsze ptaki świata to Paw, Papuga Ara, Kaczka Mandaryńska, Flaming. A teraz czas na ptasie rekordy. Najmniejszy ptak na kuli ziemskiej to koliberek hawański, a największy ptak na naszym globie to Struś Afrykański. Drugie miejsce zajmuje tutaj emu. Największym ptakiem latającym lotem aktywnym jest łabędź niemy. A najszybciej latającym ptakiem jest sokół wędrowny. Za to najszybciej biegającym ptakiem jest struś. A najwyżej latającymi ptakami są sępy. A kto najszybciej porusza skrzydłami? To oczywiście koliber. Największe jaja składa struś. Natomiast największe jaja w stosunku do wielkości ciała składają kiwi. Najlepszymi nurkami spośród ptaków wodnych są pingwiny. A najcięższymi morskimi ptakami latającymi są pelikany. Najlepsze zdolności słuchowe mają sowy. A najlepsze zdolności nawigacyjne mają gołębie. Ostatni rekord to najbardziej inteligentne ptaki na świecie, czyli papugi i wrony. Teraz mam dla Was kilka zagadek. Posłuchajcie! Gdaczą i znoszą jajka, które często jesz na śniadanie. Kula! Tak, brawo! To oczywiście kury. Ma długie czerwone nogi i bardzo lubi żabki. Bocian. Świetnie, to bocian. Tego ptaka możesz spotkać nad stawem. Rodzi się szary, a gdy dorasta, robi się piękny i śnieżno-biały. Łabędź. Tak, to łabędź. Kolejny ptak to doktor drzew. Spotkasz go w parku. Gdy stuka w drzewo. Dzięcioł. Tak, brawo, to dzięcioł. Ostatni ptak mieszka w mieście i lubi gruchać na parapecie. Gołąb. Tak, to gołąb. Na koniec zajrzymy jeszcze na nasze polskie podwórko i pomówimy o wędrówkach ptaków. Pewnie już wiecie, że część ptaków zostaje na zimę w Polsce, a część odlatuje do ciepłych krajów w poszukiwaniu pożywienia. A kto wie, dlaczego w ogóle wracają do Polski? Otóż wiosną ptaki zakładają gniazda i wychowują pisklęta, a lato w Afryce i na południu Europy jest zbyt gorące dla naszych ptaków, żeby pozostać na okres lęgowy. A czy wiecie, które ptaki zostają w Polsce, a które odlatują na zimę do ciepłych krajów? Nie? Już Wam mówię: zimą w Polsce można spotkać wróble, sroki, sikorki, gołębie miejskie, tawki, paczki, łabędzie. Dzięcioły, wrony, sójki, a do ciepłych krajów odlatują bociany, jaskółki, skowronki, kukułki, wilgi, jeżyki, słowiki. I dudki. Są też ptaki, które przylatują do nas na zimę. Gil. Jemiołuszka. Je to już koniec na dziś. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze i zasubskrybujcie nasz kanał. Pa, pa!